Witam. Dziś o roślinie sklasyfikowanej po raz pierwszy, jak wiele innych, przez szwedzkiego przyrodnika Karola Linneusza, czyli Karla von Linne, w 1753 roku. A rośliną tą jest wgłębka, czyli Richia fluitans. Jest to niepozorny wątrobowiec. Jakby to wytłumaczyć, żeby nie zamęczyć? No, wątrobowiec to mszak. Wszak co to jest mszak? No dobra, musicie sobie to sami sprawdzić, bo pół filmu zajmie mi gadanie o gametofitach i sporofitach. Do wątrobowców akwarystycznych zaliczamy oprócz wgłębki jeszcze Suswassertank, pelie i mini pelie. Być może wkrótce pojawi się jakiś nowy wątrobowiec, którego będzie można uprawiać w akwarium. Na razie zajmijmy się Richią. Można ją znaleźć prawie na całej kuli ziemskiej, w ciepłej strefie, w wodach stojących i tych o bardzo wolnym biegu, co oznacza, że będzie się źle czuła, jeśli wylot filtra robi w wodzie przysłowiową pralkę. Ma wtedy tendencję do pokrywania się glonami i zamierania. Roślina ta nie ma łodygi ani liści. To, co widzimy, to plecha rozgałęziona w charakterystyczne widełki. Roślina rosnąc łączy się ze sobą w formę, którą widzicie na filmie. Jest to roślina pływająca i przez długi czas tylko w ten sposób była uprawiana. Chodzą słuchy, iż to Takashi Amano jako pierwszy ją utopił. Do tego czasu stanowiła jedynie miejsce chowania się na rybku i oazę jasnej zieleni na powierzchni akwarium. Rosła jak kwast i często tak była traktowana. Posadzenie jej pod wodą dało jej nowe, jakże piękne życie akwarystyczne. Pod wodą wygląda naprawdę pięknie, niestety. Nie udało się wyeliminować pewnej jej małej wady. Raczy wypływać, gdyż jest definitywnie rośliną pływającą. Żeby utrzymać ją więc przez dłuższy czas pod wodą, wymaga odpowiednich zabiegów. Po pierwsze, sadzi się ją na kamieniach, korzeniach, lignitach czy innych ozdobach, mocując ją za pomocą siatki. To w zasadzie jedyna metoda, która się tak dobrze sprawdza. Sama żyłka czy nitka nie jest najlepszym rozwiązaniem. Czasami używa się ich w momencie, gdy zainstalowanie siatki jest zbyt skomplikowane. Nie znaczy to, że nie można ich wykorzystywać. Mówię tylko, że rozwiązanie z siatką jest najwygodniejsze. Po drugie, kiedy wgłębka przerośnie siatkę, należy ją przycinać. W innym wypadku przerośnięta plecha oderwie się i wypłynie na powierzchnię. Cięcie najlepiej wykonać albo wyjmując porośniętą wgłębką element z wody i przycinać ją na przykład w jakimś mniejszym pojemniku z wodą, albo jeśli jest to niemożliwe, najlepiej razem z odmulaczem, który wyłapywał będzie odcięte fragmenty. Niby wystarczyłoby przyciąć i odcięte fragmenty wypłyną. No niby tak, jeśli mamy akwarium z bardzo niskimi roślinami, albo kiedy tniemy wszystkie rośliny naraz, wtedy można tak zrobić, a resztki wyłapać siatką. W przypadku znacznej ilości dość zarośniętych zbiorników, znacznej ilości roślin i kiedy na przykład przycinamy tylko wgłębkę, ten sposób nie zdaje egzaminu, bo wgłębka wczepi się w każde miejsce, które znajdzie i będzie tam sobie wzrastać, psując nam na przykład cały misterny plan aranżacji. Szczególnie wczepianie się w mchy i inne wątrobowce bywa bardzo upierdliwe. Nasza Richia jako roślina pływająca, szczególnie przybywając pod wodą, wymaga sporo światła. Nie lubi wody ubogiej w składniki pokarmowe. Natomiast jej twardość ma dla naszej rośliny małe znaczenie. Duży zakres temperatur, w których da radę rosnąć, czyli pomiędzy 15 a 30 stopniami Celsjusza, powoduje, że dość łatwo ją utrzymać prawie w każdym zbiorniku. Oprócz zastosowania jej jako elementu wystroju akwarium, nadal świetnie się nadaje jako miejsce tarła ryb labiryntowych. Nie należy w głębce pozwolić na porośnięcie całej powierzchni zbiornika, ponieważ utrudniona jest wtedy wymiana gazowa, jak i przenikanie światła do dolnych stref akwariów jest znacznie utrudnione lub i całkiem niemożliwe. Zapewne nurtuje Was pytanie, dlaczego widoczna na filmie wgłębka ma taką kolistą formę. Ponieważ odpowiedź na to pytanie proszę umieszczać w komentarzach pod filmem. Pierwsza osoba, która odpowie prawidłowo, zostanie uhonorowana. Jeszcze nie wiem jak, ale to wyjdzie w praniu. W tym momencie nastąpił chytry uśmieszek.